Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z nowej gry tym razem, bo to gra Ravenous Devilos, ta symulator restauracji, symulator sklepu z ubraniami, symulator prowadzenia biznesu multibiznesowego z jedzenie i ubrania, jedzenie ubrane w ubrania serwowane na ciepło, super symulator. No, zostawcie suba i pamiętajcie, żeby wejść do pokoju swojego rodzeństwa i krzyknąć: subskrybuj Plagę! Bo to naprawdę pomaga rozwijać mój kanał. I zaczynamy. Play. Ravenous Devilos. Devilos, Ravenous. Po angielsku będzie to. Ledwo spał na pociągu. Ktoś go trzymało, że nie spał. Bardzo chciał dojechać już, no nie. Hildred, jego żona, też coś tam. I wzięła tylko najpotrzebniejsze rzeczy w każdym razie. O, kupili super deal, to miejsce tanio było, nie? A kupili od tego, od fryzjera, bo tak pub zrobimy na dole. O, super, tak. Ona się może doczekać, aż ugotuje jedzenie klientom. No, a ja będę miał sklep z ciuchami na górze. Super, super będzie. I pieniądze przyniesiemy do domu. Jak jest sekret? Nie wiadomo. Klienci, super ludzie. Co? Szkoda ich zabijać? Co? A nie mówię wam o tym, to jest dziwny symulator, że generalnie to te ciuchy, co sprzedaje, to się z ludzi bierze. Coś ich wcześniej zamordowało. A to jedzenie, co się serwuje ludziom, to się też robi z tych ludzi, co się ich wcześniej zamordowało. To taki symulator biznesu, taki prawdziwy, sensowny bardzo. Dokładnie. Dobra, ja już wszystko wiem, ja już wszystko ogarniam. No, taka to jest gierka, proszę bardzo. We're running out of meat fast. Continue. The people in this town are like hungry dogs. Dobrze, potrzebujemy po prostu więcej mięska, o to chodzi. We'll get rich. No, to fast, darling. We must blue profile. Dobra. Oni się gadają między sobą. A ja potrzebuję już grać. Throw this corpse down into the kitchen. Już znaleźli jakiegoś trupa. Czyli kliknę na niego, to on go podnosi. I później... O, już go rozebrał też od razu. I tu materiały dostałem, dobrze. I klikam tu i on go wrzuca do sypu. Bo to jest zaplecze sklepu z ciuchami, a tu sklep z ciuchami, a tam był bar, a tu jest piwnica. No i wpadło jej to ciałko na dół i teraz ona może złapać i zrobić z niego, i pojawiają kiełbasę czy coś takiego, nie? Dobra, podnieś te zwłoki. To jest taki samouczek, uczymy się na razie. No i co się robi ze zwłokami? Wrzuca się je tutaj do mielenia po prostu. A i ona to ręcznie kroi. No trochę krwi się leje. Zapomniałem powiedzieć, nie dla dzieci ten film jest też. Okej, okay. Tu mamy recepty. No i uwaga, z mielonego mięska możemy zrobić ciasto z mięsem. Super sprawa, to już wszystko wiem. I potrzebujemy też mąki. Okej, okay. Ona już chce już gotować sobie. Dobra, bierzemy trochę mąki, kładziemy ją tutaj. Bierzemy trochę mięska, kładziemy go tutaj. No i gotowe, voila! Dobrze, bierzemy i wrzucamy go tu do piekarniczka. O, i już. I pieczonko jest gotowe. Widzicie? Proste. Oj, można będzie naprawić dodatkowe te piekarniki. To będzie w tej szycie. No i cacy, cacy. Dobrze, kiedyś to zrobimy, no nie? O, już można wyciągnąć. A, bardzo dobre. Dobra. This last time is empty, so place the meat on the pie. This way customers will be... Dobra. Myszką sobie scrollem podnoszę. Klikam tam i ona tam pójdzie sobie. I myk. Weszła sobie na górę, porozkłada jedzonko i jest kozaczek. No i fajnie. A, trzeba posprzątać teraz tę podłogę. Dobra, bierzemy to, sprzątamy podłogę, żeby było czyściutko, bo trochę się nabrudziło, wiadomka. Się zdarza, co zrobisz. To może robić? Okej. Okay. Ukradł jakieś ciuchy. A, i trzeba ubrać to, nie? Okej. Okay. Bierzemy sobie to, cyk. Idziemy do maszyny do szycia i szyjemy z tego ubranka. Bardzo dobrze. Dobra, ciuch jest gotowy. I teraz wystawiamy tego ciuszka na wystawkę, tak żeby ludzie mogli go kupić, no nie? O, pięknie. To weź od razu zrób więcej, co? Open your shop. A jak się to robi? Tu się klika, tak? O, dobra, jest otwarte. Kozaczek. O, przychodzą klienci zjeść ciasto z mięsem. Ale super. No dobrze. Jedzą sobie, smakuje im to bardzo.
Okej, ci będą płacili więcej za bardziej skomplikowane dania. Okej. Weź ty idź, ty zrób nowe, co? Czekamy na klientów. A, bo trzeba miary z klientów też zbierać. Czekamy na klienta. Przyszła pani klientka teraz i nie ma ciuchów, więc pani klientka idzie na zaplecze, żebym z niej miarę mógł zebrać. No, normalnie. No i pyk. Idziemy do pani i bierzemy z niej miarkę. Wiadomo. I możemy mięsko teraz zdobyć niby. O! No i spoko, no i cacy. Zabieramy ciuszki i wrzucamy ją do sypu. Super biznes, podoba mi się. Więc tak, bierzemy to, wycieramy tu. Ty się bierz za tego dziada. Ty się bierz od razu za szycie, bo to bardzo ważne. Oj, mam wykonać zadanie teraz. Dobrze, on sobie już tam robi. Klientów zabić, trzy razy umyć, trzy ciuchy sprzedać. Damy radę. Dobrze, a ty możesz już się... A nie mam mąki. Oj, skąd ja mam wziąć mąkę? To jest dobre pytanko. A, nieskończoność jest mąki. Dobra, myślałem, że to jest zero, a to jest nieskończoność. No i pięknie. Dobra, ziomek, przyszedł klient, niedobrze, bo nie zdążę go ogarnąć przecież. Dużo rzeczy trzeba robić naraz. Dobra, idź klienta obsłuż, co? O! Jeden, myślałem, że te miary będziesz zbierał najpierw. Gdzie tam, co tam? Od razu go ciachnął. O, ciepieron, ale gość. Już następny klient idzie, niedobrze. Dobra, wyciągaj to. A, jeszcze się robi, dobra. Szybko sprzątnąć musisz, ziomek. Olercia. Tam klient czeka na jedzenie, a jedzenie nie ma. Dobra, sprzątaj. Gotowe, gotowe. Świetnie. Teraz na górę z jedzeniem, szybko. O, kurka, burka. No trzeba tutaj się spieszyć z ruchami swoimi. Dobra, jest żarcie, proszę sobie wziąć. A ty od razu leć po następnego skurczybyczka. I mi lądo z nim. Tu mam jeszcze mięsa trochę w zapasie, ale z tego co widzę, no to bardzo szybko kupują. Naprawdę. Dobra, włóż tam. Nie wszyscy przychodzą na zaplecze chyba. A to dobrze akurat, to dobrze. A mogę po prostu nie wszystkich zabijać, bo aktualnie nie potrzebuję kolejnego klienta do zabicia chyba. Weź tutaj pogotuj, co? Wziąłeś? A, on odłożył. Dobra, idź, rób następne. A to ty tutaj. Dobra, o, i mierzy ją normalnie, jak człowiek. Bez lipy, tak, o. Tylko, że materiału nie mam chyba za dużo. Dobra, jednak ją killim, wiesz? Killim ją, bo za mało ma materiału. Ale widzę, że moja maszyna do szycia jest automatyczna. W momencie, kiedy ja pozyskuję materiały, to ona sobie szyje. Bardzo fajnie. Kurczę, ale tu trzeba wyklikać rzeczy. Nie ma lekko. Tam się jeszcze piecze. Tu najpierw sobie posprzątamy, żeby nie było. Póki co to się trzeba bardzo spieszyć. Później może zrobimy jakieś ulepszenia i będzie to szło troszeczkę sprawniej. Ale jak na razie, no to jest tak sam raz z czasem. Weź tutaj, rzuć ten towar. Pięknie. Ty od razu się bierz za gotowanie. Tam jeden trupek sobie leży w zapasie, ale my mamy jeszcze materiałów trochę. Materiału do szycia mamy mało, ale do kodowania jest sporo i to jest w porządku. Bo z jednego ludzia możemy dużo dań zrobić w sumie, bez większego problemu. A, wiem, widzę, że się spieszysz bardzo. Ale wiesz, że będziemy mieli mały zapas, no nie? Jak to się mówi. Ziomek się nią zajmie na pewno. Ty sobie wrzuć to do piecyka. Wszystko wygląda bardzo dobrze, naprawdę. Naprawdę wszystko wygląda bardzo... Dobra, killim ją, bo mało mamy materiałów i no i mieliśmy zadanie do zrobienia. Dobra, okej. Okay. Czyli wykonaliśmy ten samouczek. Bardzo dobrze. Ach, możemy ulepszenia zrobić. Dobrze, zrobiła listę rzeczy, które możemy zrobić. Okej. Okay. Mhm. Zobaczymy, co możemy ulepszyć. Okej, okay, minced meat. Shred and grind dead corpse. Okej, okay, to już mamy. Steaki możemy robić. Kiełbaski możemy robić. I pomidory będzie można zamawiać. Okej. Okay. I tutaj możemy dorzucić dodatkowego workbencha, dodatkowy piekarnik. Można przyspieszyć piekarnik i można dodatkowego shreddera kupić? Chyba tak. Chyba wychodzi na to, że tak. Możemy przyspieszyć maszynę do szycia, manekiny dokupić i kradzione ciuchy. Okej. Okay. I w pubie można dorzucić jeszcze więcej. No sporo jest tu ulepszeń. Dobra, sporo. Ale co ja bym chciał zrobić na teraz, to myślę, że Owen Speed, bo najbardziej mi się kończy, najszybciej mi się kończy jedzenie po prostu. Wracamy i działamy w takim razie. Możemy już otworzyć? No nie do końca, bo tutaj troszeczkę bajzel jest. Nie powiem, że nie. Troszeczkę bałaganik nam się tu mały zrobił. Nic wielkiego wprawdzie, ale jednak jest bajzel. Więc poogarniamy tu temacik. Cyk, 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 myk, myk, myk. Okej, okay, ale ty się możesz brać od razu za gotowanie, oczywiście. Aaa, ścieraj tą krew.
Przyjdą klienci, będzie lipa, niestety. Myślę, że możemy otwierać na luzie. Żarcie jest dużo, jest wysprzątane. Na wystawce jest nawet jeden ciuszek. Jest naprawdę, naprawdę spoczko. Tam mamy jeszcze dwa trupki w zapasie. Też dobrze. W sumie jak wstawię do pieca to, no to wtedy mogę się zająć tym grindowaniem mięska. Jeleniem. A spokojnie. Cyk. Czy ona teraz to zrobi? Czy nie? Tak kliknąłem. O, zrobić. I można wstępnie im zaplanować rzecz. Dobra, to jest gotowe. Dobrze. I już możemy to wystawić, bo ktoś to kupił. Teraz nam brakuje troszeczkę materiałów na górze do szycia, ale możemy zaraz kupić ulepszenie i sprawić, że będziemy mieli kradzione materiały. Dobra, to jest gotowe. Tu trzeba wystawić, nie trzeba nic dostawiać, ale mogę to zanieść, tak? Mogę. Okejka. Później od razu wrócisz na dół. Tutaj wrócisz, tylko to zanieś. Ty musisz go załatwić, bo nie mamy materiału do szycia w ogóle. O, i dostałem pieniążki za ciasto. Bardzo dobre ciasto. Tam jest 2 na 3 napisane, czyli mogę dorzucać. Okej. Okejka. Ty to tu wrzucisz od razu. Cyk, myk. A, dobra, już rozumiem. Pyk. To i siu, bardzo mało materiału się dostaje z nich, naprawdę mało. Dużo więcej jest żarcia z tych ludzi niż ciuchów, niestety. Mogę sobie od razu przygotować? Chyba mogę. A, ty nie potrzebujesz już szyć w sumie. Nie potrzebujesz wcale. A, nie może. A, bo nie ma tacki. No tak. Nie ma tacki, bo jest zajęta w piecu. Wszystko już rozumiem. Nie jest to skomplikowane. Odłóż, bo tu mamy gotowe rzeczy. Czyli on ma generalnie wolne. Na pewno przyda się więcej materiału. Upgrade'y mogę zrobić, jak się dzień skończy. Okej. To tu sobie zapuścimy. Już schodź na dół. Tu sobie zapuścimy, żeby się szyło. I od razu zamordujemy Tom. Za dużo mamy ciał, za mało mamy materiałów. To jest problem. Zdecydowanie. Dobra. I teraz klikasz to. A ty się zajmij już tym. Gdzie? Klikaj się tu. I od razu później tu lecisz. Tu żarcie jeszcze jest. Dobrze. Ta. O, można na wsadzie też klikać. Że wygodniej będzie. A, mogłem do mielarki od razu wrzucić, jak ona piekła. Trochę się spóźniłem. Ale okej. Tak, myj to, myj. Myj to, ziomek, bo lipa trochę. Tutaj jeszcze trochę mięska jest. Dosłownie jedno danie było. A, to jest słabo. Dobra, to ty musisz iść i dorzucić tam jeszcze. Czyli 2 mięska z jednego ludzia. Dobry deal. Dobry deal, nie powiem, że nie. Dobra, ona sobie to tam ogarnie. Tutaj mamy uszyte, tu mamy zarzucone. A drugi maneki się chyba nie da wrzucić nic. Czekamy, aż ten się sprzeda i gituwa. Ty za to możesz iść od razu na dół. Znowu sobie ugotować zapas. Bardzo to ważne, żeby zapas był. Tamten totalnie nie ma co robić. Ale jak zrobimy ulepszenie z ciuchami, to będzie dużo szybciej szło. I też przyda mu się kupić manekin dodatkowy. Ty możesz zmienić, żeby się to nie zepsuło. Nie wiem, czy to się może zepsuć, ale lepiej, żeby się tym zajęła. Dobra, tu możemy zamordować. I zrobimy to, bo przydadzą się materiały dodatkowe. O, widzę, że ktoś to kupił. Tu też trzeba mieć tę uwagę. Dobra, później weźmiesz to. Wiadomka. I zaniesiesz tu. Okej. Ty się bierz za sprzątanko. Trzeba to zrobić. A, dzień się skończył. Dobra. Zobaczymy, ile zarobiliśmy. Okej. W pożądalu, czyli im więcej klientów obsłużymy, tym więcej zarobimy, ale też dostajemy reputację. 240 reputacji dostaliśmy za 12 wypełnionych zamówień. Okej, ta reputacja sobie rośnie w takim pasku i pewnie później będziemy mogli coś ogarnąć. To, co bym chciał, tak, chcemy sobie u tego Taylora zrobić dodatkowy manekin, 30, bo kradzione rzeczy. To chyba lepiej wolę kradzione rzeczy i mieć zapas większy, no, niż dodatkowy manekin. Dobra, weźmiemy sobie kradzione rzeczy i za 20 dolców może jeszcze coś w kuchni się doda. Workbencha za 20 mogę dorzucić, wtedy będę miał 2 tace gotowe. To akurat dobre jest, w sumie dorzucę. Dobra, git. Skiny można odblokować za pieniądze. Bardzo ładne skiny. Podoba mi się. Podoba mi się naprawdę spoczko. Tak, tak zrobię pewnie. Dobrze, ale myślę, że w tym pierwszym odcinku to będzie tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy gra wam się podoba. Ja uważam, że jest bardzo fajna. Ta, spełnia moje oczekiwania. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanko. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć. Jojo.